Hej, hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku z szakesów i fidgetesów. Nieśmiertelka z koła, ocie panie, nie z koła, tylko z kalendarza. A co z koła? I co tam u was słychać? Jak tam wam dzień mija? Jak tam się wam podobały suchary na magu? Oglądaliście maga? 4 miliony złota. A gdzie są jakieś grzyby czy coś? Nic, nie ten? Dobra, jest jeden złom. To złom mi się podoba. Co tu jest? Rozmontuj przedmiot. Hihi, damy radę. Dobra, złom wrzucamy do kibla. Ten złom od razu, robiąc plakat, robimy raz. Sprawdźmy tą czapkę. Ta czapka, zmieniłem czapkę, bo punkty życia 4%, nie? Generalnie jakaś super dużo lepsza nie była. Ale punkty życia 4% mnie przekonały. Rękawice, zwiadowca, zabójca. Co to jest w ogóle? Dobra, wyrzućmy tą broń, bo tutaj dostałem nową broń dla kusi, to z dziurą, więc szukamy gema. No i szukamy jeszcze jednego złomu do rozmontowania. No i dobra, dostaliśmy jakąś tam głupią potkę, która nam jest do niczego niepotrzebna. Weźmiemy kalendarz. Idziemy na walkę petów, moi drodzy. Idziemy na walkę petów. Tyrka zabiłem. Ha, ha, ha. Będziemy go dzisiaj łapać. Będziemy go dzisiaj łapać, ale najpierw zrobimy walkę petów. Jak widzicie, aha, karmimy koniksa do 100. Taki był układ, moi drodzy, nasz, że karmimy koniksa do 100. Tu jeszcze zrobimy taki szacher-macher, żeby tam to się wszystko podnawiało. Wykopał mi się Władysław 11. No to budujemy 3 dni 8 godzin, elegancko. Budujemy Władysława 12, to jest nasz kolejny punkt do szansy na zabicia żółwia. Pierwszą szansę już mamy, czyli jest konik 100. Druga szansa będzie za 3 dni i 7 godzin. I trzecia szansa to jest gabinet magii, który teraz mi daszlał węża. Nasz ty chamie, szansa na legendarne artefakty, błyskawice, nic ciekawego w takim razie. Nie widzę, są trzy paski, bardzo fajne paski, bez dziur, bez run. Obrażenia od błyskawic, czyli buty, też wszystko kupa. No dobra, wszystko jest kupa, to robimy walkę petów, 14187. Wjeżdżamy światełkiem. Dzinka 70, tam krok 40 w jakąś siedmiornicę. Siedmiornicę my zabijamy naszym liskiem, na pewno. Pytanie, co z tej siedmiornicy? Szlałwąż 30. To chłopak przeszedł w siedmiornicę, żeby jechać szlałwęża. Człowieku, jak zabijesz siedmiornicę, to lecisz z siedmiornicy już w żółwia, nie karmisz szlałwęża. No coś ty typie narobił. Coś ty typie narobił. Chłopie, coś ty typie narobił. Jakąś gildę byśmy zaatakowali? 273 średni, poszukajmy jakiejś niskiej. 246, idealna. idealna. Ważne, żeby się exp zgadzał. No i tutaj tego Heraldona zobaczymy. No dobry Heraldon, dobry. Daliśmy radę. No już zaczynamy zbijać tą hydrę. Wczoraj do 30% ją zbiliśmy, więc jest szansa, że trzeba będzie pomału inwestować tutaj w tego, no. W peta niestety. A to wcale mi nie jest na rękę. To wcale nie jest mi na rękę, bo wiecie, ja gracz biedny free to play. Mnie nie stać na takie rozrywki. Mnie na takie rozrywki nie stać. Nie mamy, moi kochani, ciągle ozdoby, czyli ozdobę pożyczamy od wojownika. Siemano, wojownik. Pyku, myku i tu pyku. I to powinno być cacy teraz, tak? 3, 6, złoto, złoto. 8, 10, złoto, złoto. No, no dobra, szukamy Tyrosława. Halo, ziemia. Zmarszczony las. No dobra, jedziemy, zmarszczony las. Nie ma zmarszczonego lasu, ale jest misja za 3 miliony, weźmiemy ją i grzybek. Ten mroczny. Zmarszczony las. Gdzie jest zmarszczony las? No dobra, niech to sobie leci. A my skoczymy do złodziejaszka. Siema, złodzieju. Klepsydrę? Dziękuję. Klepsydrę? Trzy drewna? Stary. Zawsze. Przecież ja bez drewna żyć nie mogę. Kto by w kominku palił, moi kochani? Kto by palił za mnie w kominku? Jak pech, to duszę. Jak pech, to... Nie? Nie klepsydry? A może jednak? Może jednak do trzech razy sztuka? Ty dziadu jeden. Ty dziadu jeden, co za złodziej. Ja nie wiem, że to konto jest jakieś takie przeklęte. To jest takie przeklęte konto, że ja was... Moi drodzy, że aż mi smutno. Zobaczcie, co tu się dzieje. Co tu się działo? Okulicki generał. Generała Okulickiego. Hognik 2. Chomp 100. I generał Okulicki, co tam później karmił? Przepałka 100. Przegrała z naszą przepałką 93.
I my jeszcze przegraliśmy na pirodliszkę 31. No co tu się działo? Ale nasza pirodliszka 53 już tutaj była i tak gotowa, żeby dobić nawet tą jego przepałkę, gdybyśmy przegrali. Dragon 88. Chomp 30, czyli w Kogieniuta koleżka poszedł, tak? Kogieniut 98. Padodliska i co tam dalej? Jakiś płomiełas? Smołki. Może być smołki, ale smołki 40 nie poradzi sobie z liskiem 95. Nie ma na to matematycznych szans. Zabiliśmy Tyrka, moi drodzy, i zobaczmy tą wspaniałą walkę. Bo to nie była prosta walka, to nie była uczciwa walka, to była po prostu walka. Walka z czasem. Kto zrobi więcej uników, kto zrobi więcej bloków, kto zrobi więcej krytyków, jak widzicie. No teraz musi się już wikuś wyginać. Uniki krytyki, to jest jego broń, to jest jego moc, uniki krytyki. I tylko to może go uratować, dokładnie. I jeszcze raz. Jeszcze, o Jezu, jak ja bym to zginął i by zostało 50 koła, ale by mi było smutno. Zabiliśmy żółwia, moi kochani. Nie, żartuję. Tylko pokazuję wam, jakie szanse przy 94 były. Powiedzmy, że 150 tysięcy życia jeszcze powinniśmy mieć i z krytyka jakieś 300 tysięcy dipsa, nie? Więc jeszcze byśmy tego nie ustali. Jeszcze byśmy tego nie ustali, żeby mieć szansę go zabić, no ale karmimy do setnego levela. Już jesteśmy blisko, bo już mamy ten setny level, więc już będą te próby bliższe. Nicky Nick. Kolejna walka petów. Hognik 3. Płomiełas 64. Coś tam jeszcze szóstka jakaś mignęła. Ogniopląs 100. Moi drodzy, tutaj na tym serwerze to każdy karmi co lubi. Ogniopląs. W co przejdzie ogniopląs? W Smokiego. I w pirodliszkę. Smoki 16, pirodliszka 34. Elegancko tutaj karmione pety. Na najwyższym poziomie. Niemieckie doświadczenie, niemiecka precyzja. Niemiecka technika. Zmarszczony las. Zmarszczony las. Księżyc dzisiaj niebiesko świeci. Zmarszczony las, mówię. Halo. Zmarszczony las. Nie jest zmarszczony las, ale ze złomem. A jak jest złom, to nam nie da itemu, nie? Miasto Tege, zmarszczony las. Halo. No i teraz jest pytanie, czy mi się chce robić więcej grzybów, żeby szukać tego zmarszczonego lasu. Nie sądzę. Nie śpieszy mi się. Nie spieszy mi się z jakimś zmarszczonym lasem, moi kochani. Żebym aż tak się... O, jest zmarszczony las. No dobra, no to jest legendarny pupil, więc on ma małe szanse być w pierwszej misji. Dokładnie, jabłuszko. Dziewiczy kanion. No i ten dziewiczy kanion jest mimo wszystko najlepszą misją i przyda się nam złom do rozmontowania na jutro, bo dzisiaj jeszcze musimy coś rozmontować. Nie bardzo mamy. Co? No, to ciekawe. Coś musimy tu wymyśleć. Pantera. Panterołak nam padł tutaj elegancko. Zobacz. To jest taki przykład lochu, takiego czysty skill, nie? Widzieliście, ile zrobiły pachołki, nie? I jedzie za kole. I od tej pory za kole już nie może się mylić. Od tej pory za kole to już musi tylko uniki i krytyki. Za kole już nie masz... A, bo my przegraliśmy z tą panterą. Aha. A to ja nie wiedziałem, ja myślałem, że żeśmy pokonali. A czy ja to zapisałem, żeby wam pokazać, że prawie żeśmy wysolowali panterę, rozumiem. A, bo ta wygrana pantera jest tutaj, dobra. No tutaj już widzicie, pachoły się trochę spisały i zobaczcie, druga walka kusia kończy, nie? Najpierw trzy pachoły zrobiły tyle i w kolejnej walce pachoły skończyły, nie? I dostałem rękawice, które trzymam, o których musimy sobie zaraz porozmawiać, bo nie wiem, co z nimi zrobimy. Ludojad. No i to było easy, czapka dla wojownika założona. I osioł obfitości wieży na koniec był taki na rozluźnienie. Chociaż też już to nie jest takie rozluźnienie, bo tutaj też za kolak już musi się wyginać śmiało, bo to jest 90, któraś wieża, moi drodzy, zobaczcie, on już tu musi tłuc jak dziki. To nie są te wieże umaga, że się wchodzi jak po buraki, jak po ziemniaki do piwnicy, jak po swoje. Więc... Więc było tu już, zobaczcie, no tak... Blisko nerwów, nie? Blisko do podobnie było do tego ludojada, czy jak on tam się nazywał, panterołak. Zobaczcie, tu jeszcze unik na koniec, jeszcze taki overkill. Stąd dostałem ten łuk dla kusi. Który to dla kusi?
sobie poszedł i został założony. Dzięki temu 287 level zaraz. I zaraz będziemy mieli 290 level, a to znaczy, że będziemy się już szykować do przekręcenia na level 300, co jest kolejną jakąś wspaniałą historią na naszym koncie free to play, czy fun to play, czy freak to play, czy no cash for that game, no for kup grzybki, no for give money to playa games. They don't deserve it. Dokładnie tak. No dobra, leci sobie misja, tak? My teraz tak, pocztę żeśmy zrobili. Złodzieja żeśmy ograli, no nie, dzisiaj on nas ograł, ale tak. Plakat żeśmy zrobili, kibel żeśmy spuścili, potrzebujemy jednego jakiegoś złomu do rozmontowania. Paski za 2 miliony to się nie nadają do rozmontowania. O nie, nie. Mamy tu rękawice i zaraz z tymi rękawicami coś będziemy myśleć i zaraz znajdziemy sobie item do rozmontowania, także nie denerwujemy się, spoko loko wszystko zrobimy. A, bo jeszcze ta brońka nam wypadła, ta brońka to też się nie nadaje do rozmontowania, bo to są dwa itemy, a nie jeden. Zmarszczony las. Widzicie, pamiętam. Maciej ma skilla, Maciej pamięta, że miał zmarszczonego lasu szukać. A może czarnolas to był? Nie, to był zmarszczony las. Jaki tam czarnolas, Maciej? Co ty tam wymyślasz, jaki czarnolas, jak to był zmarszczony las? Już sam się zamotałem, co to było. A może Puszcza Zarośląska? Maciej, nie no, zmarszczony las. Załóżmy, że to był zmarszczony las. Jest zmarszczony las. Jest zmarszczony las i jest piękne złote jajo. Złote jajo gotowe do wyklucia i to jest nasz Tyrosław. Jest nasz Tyrosław i Tyrosław od razu dostaje 3 papu. I już mamy żywioł ziemi, pięknie się zbliża, zakańcza. Musimy sobie tutaj intę wyrównać, jak widzicie urosło trochę, jak zobaczycie dlaczego ja takie rzeczy robię, bo ta głupia gra nie umie dodawać tych statystyk za te pety, za to wszystko. Trzeba po prostu zdjąć jakiś item, założyć i wtedy to się zmieniło. Jak widzieliście przed tym operacją miałem 8400 coś tam, po tej operacji 8500, więc to takie drobne triki, w których wiecie, tą grę trzeba czasem po prostu oszukać albo zmusić do myślenia, nie? Bo ona ma z tym często często problemy z myśleniem ma ta gra. No dobra, wypite piwko, wypite. Nic tu nie ma tajnego przez poufne, więc warta na godzinkę. Zdejmujemy to, przemieniamy to. Tak, i zakładamy to. A to zakładamy wojownikowi. O, dobra, taki był chytry plan. I chyba nam się udało, bo to resztę zostawiamy i to jest nasz set do łażenia. Co z tymi rękawicami? No mam takie rękawice plus 34. Mają 3% PD, więc to nie jest głupie, żeby je sobie wziąć. Tym bardziej, że ja mam na sobie takie rękawice 2 PD, więc mógłbym sobie po prostu też skorzystać z tych rękawic jako seta do awki i nie trzymać tamtych rękawic, bo nie są wtedy dla mnie jakimś priorytetem. Stracimy 400 armoru. Nie mamy niestety gemu na intę. Musielibyśmy wsadzić gem czarny plus 30 statystyki. Gdybyśmy to założyli dla naszej dzielnej kusi, to mamy plus 133 statystyk. No i też nie mamy gemu na intę, ale wiecie co my zrobimy, ale my to zrobimy, bo tutaj kusia oczywiście jak to założę, to będzie teraz z ręka tu, nie? I zobaczcie, dużo lepiej mi kusi dać te plus 133 statystyk głównych, armor podobny i niż tam się wysilać na magu, na głównej postaci jakieś tam 30 statystyczek, nie? No i tutaj możemy jej zakupić od razu ten pierwszy atak. Jeszcze sprawdzić, czy coś tutaj mamy jakieś niekupione, kupione. No i w ten oto sposób odzyskujemy jeszcze surowce z tych rękawic, nie? To jest też ważne, bo odzyskaliśmy sporo surowców, które pozwolą nam tutaj upgrade'nąć broń na 7. O Jezu, to by było sztos, ale to nie róbmy scen. Lepiej na 7 tutaj. 7 tu jest 10. Tu jest 7, 7, 6, czyli tu też na 7, 7 i buty 8. No to idziemy teraz w kierunku 8 wszystkiego, nie? Będziemy wszystko mieli na 10, to będzie spoko. Także podbiliśmy sporo statystyk dzięki temu odzyskanym złomom. To czeka na kibel i tu jest też do odzyskania kupa surowców. To czeka na ewentualne podmianki. To czeka na założenie
na Magersona plus 9 tylko, ale ma 4% do życia, więc my to chcemy założyć. Czekamy na gem na Intę w takim razie. To czeka na handel, ale nie chciała tego Wiedźma. Dwa gemy to i to jest do rozmontowania. No i jeszcze mamy naszą nieśmiertelkę tutaj do schowania, więc to sobie poprzesuwamy. A to jest do rozmontowania na jutro. Wreszcie mam jakiś zapas i to aż 4 itemów na jutro. Do rozmontowania, z czego jestem szczęśliwy. Oczywiście ładujemy pieniążki w inteligencję. No i idziemy zobaczyć, jak nam siądzie portal Logildeio. Siema portal. Okej. Okej. Szanuję portal. Czy się pokazaliśmy chociaż? 8800. Niech będzie. What do you mean? Co to? XP or gold? Jeju. What do you mean? Always gold. Bociek Kerry. XD. Pozdrowienia dla Bocika. Zawsze gold, moi drodzy. Bociek 17. To jest, zaraz wam pokażę, który. Mam przyjemność znać tego człowieka. To jest o ten, o gościu, który... Zobaczmy, czy zlał kogoś, czy nie. Jakiegoś tam wojownika. 40 milionów. 130 krytyk. Zobaczcie, jakie on ma staty. 186 tysięcy, 186 tysięcy. To jest gość, który gra na golda. Oj, ale dostał bułę od tego wojownika, ale go wojownik złożył. To jest gość, który gra w golda, jak ja jeszcze srałem w pieluchę i jeszcze nie wiedziałem, co to jest shakes and fidget, to on już grał pod golda, nie? Także jest pytanie XP czy gold, to Bociek wam zawsze odpowie always gold, XP for noobs. Dobra, spróbujmy jakiegoś zwiadowcę sklepać w takim razie. No ciekawa walka, muszę przyznać. Taka... Aha, rozumiem. A, w końcu i my coś uderzyliśmy. O, nawet dwa razy. Tylko, że on dwa razy krytyki, a my dwa razy normale. Aha, trzeci krytyk. No w porządku. Szanuję, moi drodzy, szanuję. Skill to skill. Tego nie przeskoczycie. Skilla się nie da oszukać. Nie mam skilla, no to nie wygrywam. Proste, nie? Nie ma skilla, nie wygrywacie. To jest bardzo, bardzo proste. Krok 48, czyli co? Też siedmiornice? No dziwnie przechodzą te siedmiornice. Strasznie duże rozrzuty mają. Wyki sobie ze śmierdelnicą poradzi. No i szlałwąż 40 to też nie będzie wyzwanie dla naszego wykijadły. Więc tutaj też jakaś easy walka nam się trafiła. I kolejne śliwki, które zbie ramy, śliwki, robaczywki. Portal Sollo. Czy my dzisiaj kończymy portal Sollo? To jest pytanie. Nie wiem. Szczerze mówiąc, no może. Jakby tak 10 krytyków siadło z unikami, to może. To może. Dobrze. Dobrze. Źle. Lepsze to niż nic. Dobrze. Zakolak, jak ty mnie imponujesz czasem. Dobrze. No. No! I 26,5 miliona krytyk. Jak on się musiał tu szczaić, szczyżyć, kombinować, żeby na koniec zrobić 25 milionów overkilla. No, to jest nieładnie za kolak. Nieładnie za kolask czynisz. Czary Mary nie, awanturniczości nie, pokonać pupile już pokonaliśmy, karmić nie mamy co, zarządzaj na arenie, ktoś to musi robić, no ktoś musi to robić, to klikniemy tu plusa i już. I już nikt tego nie musi robić, jak widzicie. Więc został nam co? Loszek jakiś do sprawdzenia. I co my dzisiaj spróbujemy sobie? Jakiego loszka? Jak my z miejscami w plecaku stoimy? Nieźle, no to strzelmy sobie tornadko, co? Strzelmy sobie zawiszawsze, zobaczmy jak nam siądzie. To jest wojownik, więc ciężko będzie, żebyśmy nie zeszli poniżej 10%, chyba że nam się swarci jeszcze jakiś unik. No swarciło się. No to nice, to mamy następne tornadko, moi drodzy. No to pyk. Kolejny wojownik. No, skupia nas tak delikatnie, więc jeszcze nie jest źle, ale my też musimy go zacząć skubać jakimś... O tak właśnie. Nie. To już jest 10%. Dostaliśmy rękawice. Wspaniałe za 600 tysięcy. No to już było 10%. Tu się nie oszukujmy. Chciałem wbić po prostu level na tornadzie. Myślałem, że się uda. Rękawice za 600 tysięcy. Broń za 1 200 000. O, cię panie, to są dość drogie itemy, chociaż no, to są drogie itemy, 2,5 miliona, czy 2,300, 2,400.
Więc to są potencjalnie itemy do rozmontowania. Rozmontiren bite ziś uns. I takie tam. No dobra, moi kochani, zrobiliśmy, co mieliśmy zrobić. Levela nie wbijemy na odcinku. Wbiję go sobie poza odcinkiem, bo te 4, 6, 7 milionów to elegancko wbiję nawet. A nie wbiję z Akademii, bo Akademia się buduje. No okej. Okay. No, z czegoś tam wbiję, jedno tornado zrobię, czy jeden loszek. Mam nadzieję, że jutro spotkamy się i będzie 287 co najmniej level. No i mam nadzieję, że szybko zrobimy 290 i będziemy pędzić do 300, żeby tu już zacząć porządne jakieś levele tutaj mieć, nie? No bo tam 286 to jeszcze kupa, ale już 300 plus to już jest przyzwoitszy level. Więc będę już wtedy taki bardziej zmotywowany i nakręcony. Także dzięki wam serdeczne, trzymajcie się, siemanko i pa pa!